Oczywiście ziewanie, czyli taki odruch polegający po prostu na wykonaniu dużego, głębokiego wdechu oraz wydechu jest czymś naturalnym. Z ziewaniem spotkał się każdy z nas, każdy z nas widział kogoś ziewającego, ale z jakiego powodu nasz organizm wykonuje taką, wydawałoby się, bezsensowną czynność. I tutaj jest kilka wytłumaczeń, ponieważ to spojrzenie na ziewanie Zmieniło się z biegiem czasu, i te wcześniejsze wytłumaczenia są coraz rzadziej, można, bra, można powiedzieć, brane pod uwagę. Zacznijmy jednak od tego, co było wytłumaczeniem ziewania przez wiele lat. Czyli mowa tutaj o tym, że ziewanie było procesem, który występuje, kiedy nasz organizm ma zbyt mało tlenu. Że takie nabranie dużej ilości powietrza. Pozwala naszemu organizmowi dostarczyć tego tlenu i dotlenić organizm w taki sposób, żeby ten organizm nie czuł się zagrożony. Podobnie tłumaczono to, że w czasie, kiedy jesteśmy znudzeni, kiedy nic nie robimy, nasz organizm wrzuca, można powiedzieć, niższy bieg, wówczas ten proces ziewania ma uratować nasz organizm, ponieważ wówczas zwiększa się produkcja tlenku azotu. Nasz mózg odbiera wyższy poziom tlenku azotu jako zagrożenie i wywołuje ziewanie. Ale obecnie się odchodzi od tego poglądu i uważa się, że ziewanie jest spowodowane całkiem innymi czynnikami czyli schłodzeniem mózgu. Ochłodzenie krwi, lepszy przepływ krwi w mózgu, to są rzeczy, które właśnie wynikają z bezpośrednio z ziewania. Nasz mózg, jako organ, który naprawdę wykonuje potężną pracę. W czasie tej pracy oczywiście zwiększa temperaturę, co niestety nie jest zbyt bezpieczne dla niego, i nasz mózg musi się przed tym chronić. I właśnie to ziewanie jest procesem, który umożliwia naszemu organizmowi ochłodzenie tego mózgu. Dlatego nie, nie ziewamy na przykład w niższych temperaturach. A kiedy badano proces zaraźliwości ziewania, ponieważ właśnie ziewanie jest zaraźliwe. Wówczas osoby, które miały przyłożony do głowy zimny kompres, nie zarażały się tym ziewaniem. Więc najprawdopodobniej to jest właśnie to: chęć naszego organizmu, żeby schłodzić mózg. Pamiętajmy, że nasz mózg nie grzeje się tylko wtedy, kiedy jakoś intensywnie myślimy, on może również zwiększać swoją temperaturę, kiedy na przykład się nudzimy. Wówczas te jego funkcje też mogą być zaburzone i dlatego, kiedy jest znudzony, Również jego temperatura może wzrastać. Wzrasta temperatura, ziewamy, żeby go ochłodzić. Niektórzy tłumaczą to, można powiedzieć, ten proces ziewania również takim systemem regulacji ciśnienia po obu stronach błony bębenkowej. Podobnie kiedy na przykład podczas wystrzału, podczas startowania samolotu otwieramy buzię, żeby to ciśnienie w łatwiejszy sposób się wregulowało, żeby nam to nie sprawiało dyskomfortu może podobną rolę spełniać ziewanie. Po prostu dzięki temu, dzięki temu ziewaniu nasz organizm jest w stanie wyregulować to ciśnienie w fajny sposób i nie mamy z nim żadnego problemu. Oczywiście pierwsze ziewnięcia robimy jeszcze w brzuchach naszych mam. I to jest właśnie powód, według którego to właśnie nie proces dotleniania jest rolą ziewania, że przecież w brzuchach naszych mam tego powietrza tlenu tak jak obecnie nie mamy dostarczanego. I ten, te pierwsze ziewnięcia pojawiają się już w 12 tygodniu ciąży, czyli są z nami od bardzo dawna. I to oczywiście nie jest tylko domena ludzi, ale wszystkich kręgowców. Ale czy ziewanie jest zaraźliwe? Oczywiście tak. Najprawdopodobniej wynika to z takiej wrodzonej chęci kopiowania innych. Jest zaraźliwe bardziej, gdy jesteśmy wśród osób nam bliskich. I jest to taka naturalna reakcja naszego mózgu, niezależna od nas, powodująca niejako powtórzenie tych rzeczy, które się dzieją wokół nas, które wykonują inne osoby. Że po prostu inni ziewają, my też ziewamy. Inni się śmieją, my też się śmiejemy. Ale tak jak powiedziałem, ta zaraźliwość nie występuje, gdy. Obserwatorzy mają zimny kompres przyłożony do głowy. Do tego pamiętajmy, że ta zaraźliwość przy mniejszych dzieciach, takich kilkuletnich, jest o wiele mniejsza. Najprawdopodobniej wynika to z tego, że te dzieci jeszcze niejako nie przyswoiły tych zachowań społecznych tego odbierania, kopiowania innych w ten sposób, żeby każde ziewnięcie było przez nich kopiowane, powtarzane. Więc ziewanie to nie taka prosta sprawa i nawet wytłumaczenie takiego naturalnego procesu występującego wśród wszystkich nas nie jest wcale takie proste. Na dzisiaj dziękuję. Zapraszam na inne materiały, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnij dzwoneczek, opublikuj, poleć, pokaż znajomym, tak żeby ten materiał i inne materiały dotarły jak najszerzej. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.